Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Urbix.pl i dzisiaj lecimy, tak jak widzieliście, draft automatyczny, więc bez zbędnego przedłużenia 15 tysięcy monet. Chociaż, no trzeba to powiedzieć, oczywiście następny drafcik, 1500 łapek i słuchajcie, no wybaczcie, że tak długo nie było tego filmu, ale jakieś lekkie przeziębienie, plus jeszcze musiałem tam robić ten filmik z otwieraniem paczek świąteczny z bratem, link w opisie, jeśli ktoś nie widział. No i teraz już naprawdę przechodzimy do draftu. Co my tu mamy? Jakie formacje? Dobra, ja lubię tą, więc weźmiemy sobie tą. I pierwszego zawodnika wybieramy normalnie. Bale, Neymar, jak mamy Inform Pogbę, wybieramy Inform Pogbę, reszta automatycznie, więc Y, uzupełniamy skład. No i uwaga, miejmy nadzieję, że coś będzie. Jest Godin, jest Casemiro. Ojojoj, Luke Shaw, Lallana, El Shaarawy. Nie ma żadnego Ronaldo i tak dalej. No ale dobra, coś z tego zaraz ułożę. Okej, słuchajcie, wygląda to tak. Jakie zgranie jest? 82 oceny ogólne i 80 zgrania. Jeszcze nie wybrałem menadżera. Słuchajcie, na atak będę wpuszczał od razu El Shaarawy'ego i Boufala, bo nie mam napastników. No tutaj tymi dwoma to nic za bardzo nie zrobię. Tak myślę, czy jeszcze... No nie mam tutaj żadnego napastnika, żeby móc jakieś lepsze zgranie osiągnąć. Ewentualnie tego Kanterewę może jeszcze sobie tutaj wpuszczę. No i dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać... A, jeszcze ten menadżer, dobra, jakiś jestem zakręcony. W ogóle mam wrażenie, że mój głos jest jeszcze taki nie do końca okej. 83 tutaj, tutaj 82, to bierzemy sobie tego gościa. No i szukamy pierwszego meczu. Okej, zakładam słuchaweczki, pierwszy przeciwnik znaleziony. O kurde, zobaczcie, trójkę z przodu. Neymar, Inform, Ronaldo i Messi. Oprócz tego skład bardzo fajny, bardzo zrównoważony. No to zaczynamy, miejmy nadzieję, że coś tu ugramy. Okej, Leo Messi, będzie podawał do Ronaldo, ależ tu dziura jest. Dobry wślizg i na szczęście nie tracimy bramki. No powiem wam, ten skład nie jest oczywiście mój fenomenalny. No to jest typowy automatyczny draft, on nie może być dobry. Ale będziemy się starać, żeby coś tu jeszcze ugrać. El Shaarawy, Pogba, ładnie to zrobił, Pogba uderzy. Pomimo takich różnic w składzie, no ten mecz jest, powiedzmy sobie, no w miarę wyrównany. Ajejku, no nie mogę jakoś tutaj tej jego obrony pokonać. Dziura w środku, Bruno będzie podawał do Cristiano. Nie wiem, jakim cudem koleś tego nie strzelił, ale no to mogę mu tylko podziękować. Ależ to ładnie zrobili, teraz niech się zabierze. Nie mogę pokonać bramkarza. Bardzo ładnie Luke Shaw i teraz wykorzystajmy, że przeciwnik teraz jest przez nas kontrowany. El Shaarawy, no świetna piłka, El Shaarawy, nie ma gola, jeszcze będzie dobijał Draxler. Tak jest, a no głos mi się łamie trochę, no musicie zrozumieć, musicie mi wybaczyć, ale Florenzi, to nie był Draxler. Okej, okay. Tu powinien już być gol, ale na szczęście Florenzi. 1-0, trzeba to utrzymać. Chociaż wiadomo, że z jego siłą napędową będzie mega ciężko. Ale mi podał Draxler. Draxler, lepszej nie będzie. Tu ten bramkarz, ależ on tutaj akrobata. Wyciągnął się jak struna. Zobaczmy ten strzał jeszcze raz. No Draxler to jest... No to powinien być gol. No ale bramkarz naprawdę, klasa światowa. Tu będzie podanie do Messiego. Ajajaj, ładne wyłożenie, ale broni też mój bramkarz. Dziwny mecz, dziwny mecz. Słuchajcie, my już zaczynamy drugą połowę. Na razie jest okej, okay, na razie jest okej, okay. Mamy tu 1-0, ale no, myślę, że każdy z was wie, jak to szybko z tego 1-0 możemy przegrać mecz. Możemy też strzelić piękną bramkę Boufalem. Stadiony świata, przynajmniej, no słuchajcie. Ja chcę powtórkę. No minęli we dwóch z El Shaarawym całe boisko i zobaczcie to uderzenie od poprzeczki. Ładnie teraz to zagrali, no i Neymar będzie miał czystą sytuację, chciałem powiedzieć. No odpowiedział dosyć szybko i Dabik poleciał. Piłka do Neymara, będzie wchodził do środka, nie, on będzie podawał. Nie, no nie możemy tak stracić, no ludzie, dobrze, dobrze, ktoś wybił. I oskrzydla tym Neymarem, nie wiem co mam robić, dobra, dobra. No i zaczyna się już ten moment meczowy, w którym cisnąłem i nagle, no tak jak widzicie, to akurat to mój błąd, ale... Ale nie, u niego by się gdzieś odbiło i tak dalej. No będzie ciężko, bo w ogóle teraz nie mogę wyjść z połowy swojej. No dobra, może teraz się uda. Jest, jest i jeszcze Boufal. Zróbmy coś takiego. Nie, no nie ma w ogóle pomocy. Dawaj Pogba. Patrzcie, co się dzieje. Boufal wychodzi, dobra pozycja. Będzie zgrywał do El Shaarawy'ego. El Shaarawy! Nie trafia.
Dlaczego? El Shaarawy! Cristiano Ronaldo, Leo Messi, na zmianę i będą podawać. No nie, no nie, no nie, dobra, Lopez, bronimy. 89 minuta. Ajajajajaj. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Powiedzcie, że on to zwali. Nie, 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 90 minuta. O, skończył. Dobra, i elegancko, i wygrywamy. Także następny mecz. Drugi przeciwnik ma taki skład. Okej, okay. Gramy ze Stefan FC. Nie, to nawet nie ma co komentować. To będzie ciekawe. Nie, 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 Litmanen. Litmanen uderza. Ale na szczęście nie dowierza, że nie strzelił. Co ja gadam. Ale teraz miał przypadku tutaj. Co broni bramkarz? To było dobre. To było. Nie spodziewałem się, że to wyjdzie tak. Naprawdę, gratuluję mu. Halo! Nie było spalnego, nie było spalnego. Koleś podaje mi, a ja wybijam. Słuchajcie, na moje w tym meczu powinno być ze 2-2. A jest tylko 1-0. Nie mogłem tu nic zrobić, słuchajcie. No podał po prostu dobrze, wybiegał mu ten Cristiano Ronaldo, zagrał mu już. Już jest niestety tyle w temacie. Gramy dalej. Okej, słuchajcie, jakby tego było mało, to dostaję drugą żółtą godzinę. Także gram w dziesiątkę. No to nie liczę tutaj już chyba na jakieś zwycięstwo. Dobra, niech Paul Pogba zrobi różnicę, berba, spin. O to chodzi. I dobra, no trzeba uderzyć, zostawił tyle miejsca. No ale jego bramkarz dobrze, no i doliczony czas gry, czy sędzia puści jeszcze tę jedną akcję? Nie, no bo po co, jedziemy drugą połowę. Ależ podanie do Boufala. Jak on tu ma jeszcze 15 obrońców, no nie wierzę, on na autobusie grał. O nie, no koleś, tutaj nieładnie. Dobra, no muszę wyjść ofensywniej, słuchajcie, bo zobaczcie, co ten koleś tutaj robi. Ale Pogba jeszcze tym przypadkiem się odbija. Uderzenie! Poprzeczka! Odbija się od bramkarza, czasem takie jeszcze wpadają. Ależ bardzo ładnie był ufale, tam jest jeszcze, zobaczcie, ile obrońców. I teraz podajmy tu uderzenie! No nie! Ten bramkarz to jakiś kosmita. No pewnie, przecież on wszystko wybroni. Ej nie, zobaczcie, on już na takim perfidnym autobusie gra, nie? Tu jest tylko jeden Ronaldo z przodu. Ronaldo czy kto, chyba tak. I nic. Na naszej połowie jest trzech jego zawodników. Będzie naprawdę bardzo ciężko coś tu zrobić. No ale jedziemy, jedziemy. Cały czas się staramy. Draxler, dobra, z dystansu. Jeszcze spróbujmy, noż. Nie mogę podejść bliżej, bo tam jest ich czterech aż. Bo ufam. Nie, 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 nie. I Boufal na pięciu. No i co ja mam zrobić? Coś takiego? Boufal! Jeszcze spróbuję jedną akcję jakoś przeprowadzić, ale tu już sędzia już trzyma gwizdek w ustach. No właśnie. Szkoda, słuchajcie, szkoda tego meczu. Źle się nie grało. Skład nie był jakiś turbo super ekstra, ale... Ale było ciekawie, koleś się zamurował od chyba drugiej połowy i ciężko było coś zrobić, no przede wszystkim jego bramkarz. Dobra, no to otwieramy paczki za pierwszą rundę, dawno nie było tak źle, no praktycznie, no... Albo finał, albo półfinał, no... To tak, ale to pierwsza runda, masakra. Dobra, to otwieramy, słuchajcie, nie będziemy tutaj płakać, złota paczka. Zwykła paczka za 5K, w środku się nie świeci, to pomijam. Druga złota paczka już się otwiera, czy będzie coś świeciło? Nie, dobra, i ostatnia paczka. Uwaga, uwaga, 24 karty. Bertolacci, super, super. Dobra, nie smućcie się, będą toty, to pootwieramy mnóstwo tych paczek. Pamiętajcie, 1500 łapek to następny odcinek. I napiszcie w komentarzu, jaki następny gramy spośród komentarzy, będę losował. I taki zagramy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Hej!